Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na kanale, na którym w wielkim skrócie opowiadam o sprzęcie i o mojej przygodzie z nim związanej. A w dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać o przeciekach. A zanim zacznę dalszą część tego materiału, chciałbym Cię zachęcić do pozostawienia subskrypcji na tym kanale, dzięki której będziesz na bieżąco, a mnie to zmotywuje jeszcze bardziej do działania. Ale głównie chodzi tutaj, że to będzie pełnoklatkowy właśnie taki zestaw do vlogowania. Czyli w praktyce dostanie 12-megapikselowy sensor, który znajduje się w A7S3 i w FX3, który oczywiście ma możliwość nagrywania 120 klatek. I to też jest kolejna ciekawostka, ponieważ ten korpus będzie prawdopodobnie miał możliwość nagrywania takiego slow motion. Choć w niektórych przeciekach mówią, że te 120 klatek nie będzie dostępne na premierę, tylko pojawi się później z dodatkową aktualizacją. Więc może to sugerować, że ten sprzęt jest robiony trochę na prędce. Taki recykling podzespołów. Jako że znamy ten sensor, no to wiadomo, że będzie można podnieść ISO bardzo wysoko. Tutaj jest do 409 tysięcy bodajże. Również nie będzie tak zwanego pixel binding. Ale kolejną mocną ciekawostką, którą w moim odczuciu jest możliwe, że bardzo dużym krokiem, jeśli chodzi o tego typu zastosowanie, ma mieć ten sam autofokus co w R5, co może sugerować troszkę, że chip AI, który tam zastosowali, wsadzą i właśnie do tej ZV-ki. A idąc tym właśnie tokiem, czyli tym chipem, może się okazać, że ta ZV-ka E bądź E1 będzie miała dużo funkcji związanych z sztuczną inteligencją. Ja bym tu zdecydowanie widział coś takiego, żeby ten sprzęt potrafił sam dobierać poprawnie ekspozycję, oczywiście white balance i tak dalej. Zapewne będzie jakoś fajnie stakował zdjęcia, coś na zasadzie jak smartfony. Dodatkowo mówią, że będzie to takie troszkę połączenie FX3, A7C, czyli takie przerośnięte ZV-E10. W moim odczuciu w tą stronę zmierzają, jeśli chodzi o body. Dużo przecieków również mówi, że ten sprzęt będzie się przegrzewał i to znacznie na ten moment. Czyli jest szansa, że w tym sprzęcie zwyczajnie zastosują jakieś ograniczenia czasowe, szczególnie przy tych wyższych klatkarzach. 4K 60 czy 120 klatek. Nie spodziewam się, że 120 klatek będzie dłużej można nagrywać niż 10 minut. Myślę, że to jest maks przy plastikowym body, bo seria ZV ma być lekka, więc prawdopodobnie samo body nie będzie uszczelnione i będzie wykonane z tworzywa sztucznego. No i tu chciałbym przejść chyba do najważniejszej rzeczy, czyli do ceny. Wstępne przecieki mówią, że cena będzie poniżej 2500 dolarów, co w przeliczeniu na polskie złoty plus podatek może być wyżej bądź blisko w granicy 11 tysięcy, co uważam jak za taki sprzęt, że to będzie drogo i nie powinno być w zasadzie skierowane do vlogerów, ponieważ wydanie 10 tysięcy w przypadku vlogera to jest bardzo dużo, a vlogerzy chcą wydawać jak najmniej. No i tutaj na sam koniec chciałbym dodać, że jest duża szansa, bo tak przecieki donoszą, że premiera, czyli zapowiedź tego sprzętu będzie 29 marca, czyli tego miesiąca. A sumując tak w jedną całość te wszystkie przecieki, uważam, że ten sprzęt może być interesującą pozycją, aczkolwiek obawiam się o cenę, bo jeśli będzie to 11 tysięcy, no to jest duża szansa, że lepszym wyborem będzie na przykład A7 IV w tym budżecie, bądź Panasonic S5 Mark II, który też jest zdecydowanie tańszy. Moja największa obawa, jeśli chodzi o tą ZV-kę E1, jest taka, że będzie dosyć mocno ograniczony czas pracy. Co za tym idzie, nie będzie można nagrywać longiem, szczególnie slow motion, bo nie wyobrażam sobie, żeby w plastikowym body bez jakiegoś dodatkowego chłodzenia ten sprzęt pociągnął jakiś dłuższy czas, szczególnie przy 120 klatkach. Druga sprawa to sam sensor. 12 megapikseli może być trochę za mało, ponieważ vlogerzy również chcieliby robić zdjęcia, a w tym wypadku większa ilość megapikseli zdecydowanie by przemawiała na plus. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy nagrywa w ciężkich warunkach, a vloger powinien wychodzić częściej na zewnątrz, tak jak ja próbuję w tym momencie, chociaż nie uważam się za vlogera. A kończąc ten krótki materiał, mam dwa pytania do Was.
pierwsze, co wy myślicie o takim sprzęcie, czyli taki miks ZV-ki z A7S3, a drugie moje pytanie jest bardziej przyziemne. Co myślisz o takiej szybkiej formie w terenie? W przyszłości chciałbym to rozwinąć i bardziej ruchome te gadki nagrywać, choć na ten moment, jak wiadomo, moja strefa komfortu nie pozwala mi w miejscu publicznym dobrze się czuć. Dlatego uciekam do lasu. Tyle ode mnie. Cześć i do następnego.